Nagrodzono czterech najlepszych paraolimpijczyków: Jakuba Tokarza, Jacka Gaworskiego, Oliwię Jabłońską i Lucynę Kornobys. Jest to dla nas podstawa do tego, żeby w tym mieście czy w tym województwie trenować i dalej się starać o jak najwyższe lały. Taki trening, jak wiecie, przynosi ze sobą ogromne koszty finansowe i siłę, wysiłek odpowiedni boiska, odpowiednie sprzęty. To wszystko, jeśli jest zapewnione, my mamy to akurat w przypadku klubu Stary Wrocław. W związku z tym jak najbardziej możemy nie skupiać się na tym, żeby sobie zapewnić pewne rzeczy, tylko skupiać się czysto stricte już na samym treningu. Wybitnych sportowców i wybitnych mieszkańców Dolnego Śląska wspieramy. To nasz obowiązek, mówi Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy takich ludzi u nas, że na Dolnym Śląsku mieszkają tacy wspaniali sportowcy, bo można powiedzieć, że wygrywają dwa razy. Po pierwsze, walcząc ze swoimi konkurentami na arenach sportowych, ale po drugie, walcząc także z własnymi słabościami. Chcemy ich wspierać w tej walce, stąd dzisiejsze nagrody, ale także codzienne wsparcie dla sportowców, wszystkich, także tych niepełnosprawnych. Wsparcie jest ważne i mobilizuje do kolejnych startów nie tylko obecnych naszych mistrzów, ale też tych przyszłych. To jest bardzo mobilizujące, dlatego że my przede wszystkim czujemy się docenieni za swoją ciężką pracę. Myślę, że nawet nie tylko my, ale też klub, pozostali zawodnicy, którzy nawet nie mieli możliwości pojechania do Rio, również widzą, że ciężka praca pozwala na osiągnięcie konkretnych rezultatów. U nas akurat, czy u mnie w postaci medalu, co owocuje późniejszymi dobrymi możliwościami i przede wszystkim gratyfikacjami finansowymi. Samorząd województwa wspiera sportowców cały czas, nie tylko po spektakularnym sukcesie. Wspieramy na różne sposoby. To są nagrody honorowe, ale także pieniężne po zdobyciu medali, całoroczne stypendia sportowe, ale także ułatwienie dostępu do hali, obiektów sportowych, tak żeby sportowcy mogli swoje umiejętności wzmacniać. Kornobys przyznaje, że po udanym starcie w Rio niepełnosprawni sportowcy mogli się poczuć docenieni. Urząd Marszałkowski nas wspiera, Urząd Miasta Wrocław też wspiera. Ja od siebie, z miasta też dostałam jakąś tam gratyfikację i to pozwala na to, że ja się mogę skupić czysto stricte na treningu, a nie myśleć o tym, czy będzie mnie stać utrzymać się, zapłacić za rehabilitanta, zapłacić za odpowiednie, nie wiem, wyposażenie. Śniadanie mistrzów po raz kolejny odbyło się na Barce Tumskiej dzięki uprzejmości gospodarzy. Start całej ekipy przyćmiła tym razem juniorka. Natalia Chrzanowska była najlepsza wśród juniorek kategorii minus 55 kg. Pierwszą walkę zakończyła po 20 sekundach, później było nieco trudniej. W kolejnej walce zdominowałam przeciwniczkę uderzeniami ręcznymi na klatkę piersiową, przytykając ją. Najtrudniejszy był finał, ponieważ spotkałam się z zawodniczką z dobrego klubu, również z Wrocławia. Dopiero po dogrywce wygrałam znaczącą przewagą wszystkich sędziów. Lamot jest zadowolony ze swoich podopiecznych. Plan prawie został zrealizowany, podkreśla. Pojechaliśmy do Olsztynia. Plan na 99% wykonany. Agata Winiarska druga. Niestety nie udało jej się obronić tytułu, ale po bardzo wyrównanej walce finał przegrała z zawodniczką Starnowski Gór, zresztą dobrą koleżanką z Martą Lubos na wagę. To jest to taka niespodzianka ani minus. Niemniej jednak srebro to też jest bardzo dobry wynik dla nas. Nasza juniorka Chrzanowska Natalia, pierwsze miejsce także superowo. Fabian Adam po dłuższej przerwie wrócił i od razu srebrny medal na Mistrzostwach Polski Juniorów. Superował Ania Bojda, trzecie miejsce tradycyjnie na podium. Niestety troszeczkę gorzej mężczyźni podpadali w walkach eliminacyjnych i juniorzy także niektórzy w walkach eliminacyjnych podpadali. Także tak jak mówię, 99% na plus 1 na malutki minusik. Natalia Chrzanowska jest wielkim talentem polskiego karate. Jej największym sukcesem jest Mistrzostwa Europy. Wrocławianka szykuje się do kolejnych startów. Nie ma żadnych przerw. Dopiero co wróciliśmy do sezonu zawodów i musimy przygotowywać się dalej. Codzienne treningi i ciężka praca przynoszą swoje efekty.
No i myślę, że te Mistrzostwa Europy są taką motywacją, żeby trenować dalej, nie przerywać i dążyć do coraz większych sukcesów. Bardzo ważne, że najlepsza od lat zawodniczka klubu Kyokushin Karate Wrocław Agata Winiarska ma swoją następczynię. Krzanowska rozwija się bowiem bardzo szybko. Natalia Krzanowska już niedługo 18 lat kończy, także będziemy ją próbować na zawodach seniorskich. Myślę, że już niedługo będzie także na podium Mistrzostw Polski Seniorów w normalnym fullkontaktowym kumite. Jest bardzo utalentowaną, bardzo pracowitą zawodniczką i osobą, także tutaj tylko mogę powiedzieć, że będzie się rozwijać, bo naprawdę ciężko pracuje 5 do 7 razy w tygodniu, także zazdrościć. Jestem bardzo zadowolony, że trenuje u mnie i bardzo szczęśliwy. W najbliższym czasie troje zawodników Jacka Lamota wystartuje w Mistrzostwach Europy w Sofii. Sansei Murakami to wyjątkowa postać dyscypliny. Swoją wielką wiedzę, fachowość, dbanie o każdy detal zaprezentował na przykład podczas ubiegłorocznego pobytu. Nie może więc dziwić fakt, że wszystkim we Wrocławiu zależało, by do miasta przyjechał po raz kolejny. Wizyta w stolicy naszego regionu Japończykowi musiała się także spodobać, bo skorzystał z zaproszenia. Nasi zawodnicy też się do tego na pewno przyczynili, robiąc na nim ostatnio bardzo dobre wrażenie. Weekend dla miłośników tego sportu rozpocznie się już w czwartek i potrwa przez piątek, sobotę i niedzielę. Wszystkie 4 dni będą naszpikowane sporą liczbą treningów, prób, rozmów dotyczących szczegółów rzemiosła. Murakami nie przyleci do Wrocławia sam, pojawi się w towarzystwie swoich asystentów, także wybitnych trenerów. To będzie więc doskonała okazja do nauki od najlepszych. Japończycy są strasznie zaangażowani w to, co robią. Dowód chociażby listopadowe spotkanie 2015. Goście z kraju kwitnącej wiśni po długiej i męczącej podróży po przyjeździe do Wrocławia wcale nie chcieli odpoczywać i od razu ruszyli na trening, ciesząc wyczekujących na pierwszą lekcję wrocławian i gości spoza miasta. Jedno, czego można się spodziewać, to że Sansei, jak zawsze, przekaże podczas grupowania ogromną wiedzę, którą systematycznie polscy zawodnicy będą mogli stosować w swoich późniejszych, codziennych treningach. Warto sprawdzać miejsca zajęć. Ćwiczenia będą się bowiem odbywać w aż 4 różnych salach przy Młodych Techników, Piliczyckiej, Kolistej i na placu Orląt Lwowskich. O sytuacji Śląska mówiliśmy już wielokrotnie. Po spadku z Superligi nie udało się zbudować zespołu, który mógłby szybko pretendować do powrotu w grono najlepszych ekip w kraju. Po takim starciu jak przeciwko Gdyni z zawodnikom i trenerom należą się jednak wielkie słowa uznania. Wrocławianie byli skazywani na pożarcie, bo przeciwnik sezon rozpoczął doskonale, wygrywając kolejne mecze, odprawiając kwitkiem kolejnych rywali. Spójnia czuła się równie dobrze na własnym parkiecie, jak i na terenie rywali. Przed przyjazdem do stolicy Dolnego Śląska nikt w Gdyni nie ukrywał, że mecz powinien się zakończyć pewnym zwycięstwem Spójni. Młodzi Wrocławianie jednak pokazali ogromny potencjał i wielką wolę walki. Śląsk od początku tego spotkania prezentował się bardzo dobrze. Absolutnie nie przestraszył się jednego z głównych faworytów grupy A pierwszej ligi. W hali MCS-u przy Parkowej grał bardzo twardo w obronie, nie pozostawał dłużny w ataku. To spowodowało, że po 30 minutach niespodziewanie gospodarze prowadzili 13-11. Kibice jednak spokojnie podchodzili do tego wyniku, bo jak mówili na trybunach, nieraz już tak bywało. Bardziej doświadczone zespoły pokazywały najlepszą piłkę ręczną na finiszu, kiedy Śląskowi już nieco brakowało sił i liderów, którzy w decydujących momentach wzięliby na siebie ciężar rzucania i trafiania. Tym razem jednak było inaczej. Nasi przede wszystkim wytrzymali fizyczną walkę przez pełne 60 minut. Do tego kapitalnie grał Sebastian Ziemiński, który będąc bardzo skutecznym poprowadził wrocławian do pierwszej wygranej w lidze. Może to było przełomowe spotkanie? Apetyty oczywiście rosną w miarę jedzenia, ale pamiętajmy, że nic w kwestii młodości w zespole Śląska się nie zmieniło. To wciąż przede wszystkim juniorzy, bardzo obiecujący. Ale juniorzy nie możemy się spodziewać, że będą wygrywać w każdym meczu. Z niecierpliwością jednak czekamy na ich kolejne występy i kolejne niespodzianki, które jak widzieliśmy w starciu z Gdynią są na pewno w stanie sprawiać.